Przestrzeń robocza programu Vectorworks składa się z następujących elementów. Główne menu, pasek widoku, pasek narzędzi, pasek szybkich ustawień, linijka, obszar roboczy, paleta narzędzi podstawowych, zestawy narzędzi dodatkowych, paleta atrybutów, paleta kontrolna, panel informacji o obiekcie, panel nawigacji, przeglądarka zasobów oraz pasek wiadomości. W pasku widoku możemy modyfikować widok naszego obszaru roboczego. Za pomocą strzałek możemy powrócić do poprzedniego widoku bądź następnego. Rozwijając te zakładki, możemy wybrać widoczność klas i warstw. O klasach i warstwach więcej powiemy w prezentacji warstwy i klasy. Kolejną opcją jest zmiana płaszczyzny widoku, pozwalająca nam na tworzenie obiektów w płaszczyźnie ekranowej bądź projektowej. Na pasku widoku znajdziemy również opcję zapisywania i edycji ujęcia widoku oraz możliwość przybliżenia i oddalenia widoku przy pomocy lupy lub zmiany procentowego oddalenia lub przybliżenia. Program daje możliwość zmiany widoku naszego rysunku z rzutu głównego 2D na widok 3D według podanych możliwości. W tym miejscu możemy obrócić widok względem układów współrzędnych, podając wartość kąta w stopniach. Tutaj możemy ustawić perspektywę naszego widoku oraz wybrać kąt patrzenia. Te funkcje zostaną szerzej omówione w kolejnych prezentacjach. Pasek widoku możesz edytować, wybierając, które funkcje mają się na nim pojawić. Po kliknięciu strzałki po prawej stronie paska rozwija nam się lista dostępnych funkcji. Dopasujmy ją do naszych potrzeb, zaznaczając funkcję skala warstwy projektowej oraz odznaczając takie funkcje jak widok ujednolicony i obrócony widok. Paleta narzędzi podstawowych zawiera narzędzia do rysowania 2D i jest ściśle powiązana z paskiem narzędzi, którego funkcje zmieniają się wraz z wyborem kolejnych narzędzi z palety. Pasek szybkich ustawień pozwala na łatwe dokonanie zmian w ustawieniach dokumentu. Pasek możemy dowolnie modyfikować, wybierając opcje, które mają być widoczne na pasku, klikając w strzałkę po prawej stronie paska. Paleta narzędzi dodatkowych zintegrowana jest ze środowiskiem roboczym, na którym pracujemy. W każdym środowisku roboczym jest ustawiony inny domyślny zestaw specjalistycznych narzędzi. Wybierzmy zakładkę Narzędzia, Środowiska robocze, Studio. Środowisko robocze Studio jest najbogatszym dostępnym środowiskiem. Do wyboru mamy następujące zestawy narzędzi: zagospodarowanie terenu, strefowanie funkcjonalne, architektura, modelowanie 3D, wizualizacje, wyposażenie, oznaczenia, instalacje oraz szczegóły. Narzędzia dostępne w tych zestawach zostaną szerzej omówione w prezentacji Narzędzia dodatkowe. Paleta InfoObiekt pokazuje informacje o zaznaczonym aktualnie obiekcie lub obiektach. Narysujmy prostokąt, aby zobaczyć, jakie informacje zostaną wyświetlone. W tej palecie możemy modyfikować niektóre ustawienia naszego obiektu. Zmieńmy na przykład szerokość prostokąta. Dodatkowo mamy możliwość opisania obiektu oraz zmiany ustawienia renderowania tego obiektu. W palecie Nawigacja możemy przemieszczać się między warstwami, zmieniać widoczność klas obiektów
przejść na arkusze, zobaczyć zapisane okna widoku oraz ujęcia widoku, a także zarządzać korelacjami. Paleta nawigacji zostanie szerzej omówiona w prezentacji warstwy i klasy. Paleta zasoby jest miejscem, w którym przechowywane są wszystkie elementy użyte w projekcie. Dodatkowo można w tym miejscu zaimportować obiekty z bibliotek. Paleta zasoby zostanie szerzej omówiona w prezentacji zasoby i biblioteki. Na pasku wiadomości wyświetlają się komunikaty z aktualną czynnością, jaką wykonuje program, lub wyświetla się położenie kursora względem układów współrzędnych. Na obszarze roboczym widzimy także paletę atrybuty oraz paletę kontrolną. Paleta atrybuty służy do edytowania wyglądu zaznaczonych obiektów, a za pomocą palety kontrolnej możemy ustalić sposób działania inteligentnego kursora. Przestrzeń roboczą programu Vectorworks możemy modyfikować, dostosowując wygląd do naszych potrzeb. Jeżeli nie korzystamy z palet, możemy w łatwy sposób je ukryć oraz odsłonić, gdy zajdzie taka potrzeba. Palety można włączyć i wyłączyć w zakładce Okno, Palety. Dostosowane przez nas ułożenie palet można zapisać i ustawić przy pracy nad następnymi projektami. Aby przenieść paletę w inne miejsce, klikamy w jej nagłówek i przytrzymując lewy przycisk myszy, przesuwamy w wybrane miejsce. Klikając dwukrotnie w pasek nagłówka, wyciągamy paletę. Klikając ponownie, paleta chowa się w pierwotne miejsce.